Ktoś tu coś szczela. To boty? Tak? Tacy co gadają to są boty? Ja coś mam tutaj za ostro z grafiką, tylko nie wiem co. Nie wiem, medium. Zid blur. Strzały słyszałem. Strasznie to niedobrze to wygląda. Ta grafa teraz i jest taka jakaś, wszystko tak się bujecie. A mam chyba z 20 FPS-ów. Rozumiem, że tam za ścianą to są NPC ci, co tak gadają, tak? Ja też nie wiem, o co chodzi z tym, że ktoś się odzywa od czasu do czasu. Super. Nie no, netcode to mi się najbardziej podoba. Zaryżaj się. Co o tym myślicie? Pamiętacie jak ten? Pamiętacie jak Bungo grał i też coś takiego było? Tak wszystkich teleportowało. Ty no, a jak ja mam stąd wyjść? Ja te ustawienia graficzne chyba sobie teraz popracuję nad nimi. Screen resolution. Po pierwsze niech to będzie Full HD. Nie wiem o co chodzi, czemu mi się... A! O! Teraz to nawet działa lepiej. Więc rozdziałka była jakaś przestawiona. Niech to się przed płotem przechodzi. Kurde, przejść tą drugą stronę. Się już tu pół tej przeszedłem, nie? Dobra, wejdę nad górę i zobaczę, co tam jest po drugiej stronie. Znaczy, to dupa, kurde. Aha, to się nie da wchodzić na drabiny w tej grze. To do mnie? Kurde, no nie wiem, no płot postawili, nie da się przejść. Gdzie on był? Nie no, nie mam pytań. No i co, ten koleś teraz będzie się przez 5 sekund obracał w moją stronę? Bo o co chodzi? Gorzej niż arma to działa. A tu jakiś typ z lasu go chyba strzelał już 5 minut po tym, jak on już uciekł stąd. No.
Nie no, super gra ogólnie. Kurde, ale panika, bo to trzeba przycelować, patrzcie. Zabezpieczam, dobra, disconnect, bo to jest kurde. To jest jakiś. Strzelaj tam, gdzie ciomek będzie za 5 sekund, chyba za 2 minuty. No to takie nasze pierwsze spotkanie. A, mam czekać 30 sekund na skawa, tak? Gdzie ja mam siedzieć, żeby tu... Nie no, muszę trochę... Przekręcałem trochę kamerę. Janek jak prawdziwy policjant, no. Dobra. O, to ja tu byłem ostatnio przed chwilą, tylko z drugiej strony. Co mam? Nóż i pistolet, tak? No nie wiem, czy ten serwer jest... A nawet nie wiem, kto jest na serwerze tak naprawdę, nie? De facto, a propos, jak doszło do spotkania z Sumienicowo-Wtórem? Normalnie, byłem w telewizji akurat, patrzę, a on tam jest. Sobie normalnie stoi przed wejściem i ze znajomymi policjantami. Co to, kurde? Koń. Znalazłem konia. Nie wiem nawet, gdzie jestem dokładnie. Dokąd zmierzam? Kim jestem? Nawet nie wiem, czy kogoś spotkam i czy będzie zlagowany, czy nie, nie? To jest smutne trochę. Właściwie to jest najsmutniejsza historia z tego wszystkiego. Że nie wiecie, czy jesteście na serwerze z lagu. O kurde. No i mnie zastrzelili. Ale dostał z dwa razy, kurde. Widziałem, jak się patrzą. Wy żeście pewnie nie widzieli, ale podejrzewaliście. No kurde, trochę słabo. To byli moi kumple, może i byli moi kumple, ale ja ich nie znałem. Ja ich nie znam typów. Nie wiem co tu wpływa mocno. Wiecie, co wpływa na ten, na grafę, może jakieś overall visibility, może to jest 1500 metrów albo coś. Z czasem są takie opcje, że się jedną opcję zmienia i wszystko jest spoko.
Boty do ciebie nie strzelają. No tam na pewno były boty, na rurze siedziały. Czy to gracze byli? Dobra, jestem ready. Teraz niech mi dadzą prawdziwą broń, a nie pistolet. Trzeba zgorzeć do serwery, może tak, nie wiem. No nie, no w sumie pierwszą grę co grałem, tam pierwszą czy drugą, to było spoko, wszystko działało. Ale cała tak działa dziwnie, wiecie? Nie mówcie mi, że trawa mi się wizji. O kurde. Naprawdę? To co, dam 5-400 i trawa mi zniknie? Widzieliście to, że trawy nie było w ogóle na tej górce przed nami i drzewa były łyse? Może to na początku tylko się generuje. Tu mam jakąś kaszanę z tymi FPS-ami. To jest takie typowo armowe celowanie właśnie, jak się ma 20 FPS-ów, nie, nie da się. Nie wiem, czy ja siebie słyszę, czy kogoś. What the fuck. Nie wiem, dajmy na low wszystko. Ej, ja chcę zobaczyć, jak to działa na low, nie? Czy jest lepiej w ogóle? Może to nie ma żadnego znaczenia, co się ustawi, to zawsze będzie tak samo działać. Nie wiem, dalej ten celownik pływa po ekranie. Na streamie może lepiej wyglądać, bo tekstury są takie, wiecie. Nie wiem, idę tutaj. Papa, papa, on powiedział. To był bot? Nie wiem, czy to był bot, bo ja nie wiem, po czym to poznać, kto jest bot, a kto nie. Może to był bot. A tam ktoś leży, to nie wiem, czy go ten bot może stuknął. Kurde, wcelowany był. Nie miałem szans. Czekał tylko na mnie. Czekał tylko na mnie, ale tu już nie było tych lagów, nie? O co w tej gierce chodzi, że chodzicie po cichutku i później was zabijają? Spróbuj fałsynka wyłączyć, ale ja bez fałsynka to miałem tu taką kaszanę z ekranem, że masakra. Tak rwało. Znaczy tak, no cały ekran po prostu taki tearing był, że masakra.
No Lesiu, no to cię się cieszę, że cię skusiłem na zagranie. No nie, no wiem, że lag leży. No i co z tego? No leży trup na parkingu. No nie chce mi się czaić w tej grze. No, no to trzy razy się zaloguję, może akurat kogoś mi się uda zabić, będzie fajnie. Nie chcę mi się tam kitrać, nie? Przez 15 minut do jednego ciała podchodzić i zastanawiać, czy ktoś kampi na nie. Czy to pułapka, czy to nie pułapka, nie? To jest właśnie problem. Pojęcia, co tu trzeba ustawić, żeby to normalnie działało, ale z tym V-Synkiem lepiej to ten 10 razy lepiej na pewno to wyglądało. Teraz jakieś tak wszystko się takie no błyszczało się przed chwilą i tak. Ja nie wiem w ogóle, gdzie tu co jest, nie? Gdzie ja mam iść, to tak sobie idę po prostu. O, tam na przykład słyszę strzelanie, no to biegnę tam. No tak, ale to jest znów ta stacja i ja nie wiem, jak na tą stację wyjść. Ostatnio tu używałem dziury w płocie. Czemu gram na low? Bo staram się znaleźć opcje, które dają jakieś lepsze FPS-y, ale szczerze powiedziawszy, nie pomogło to w ogóle. Równie dobrze można grać na high. Na dachu koleś? Nie znam typa, widzisz. To pewnie jak wyjdę, to mnie zaraz coś odpali. Jak, jeśli wyjdę oczywiście, bo jak widzicie, to kurde, tak zrobili chodzenie, że się nie da wyjść przez próg. Mogę dać ultra, no. Mniej więcej efekt jest podobny. Coś tu ktoś się drze. Tu jest jakiś bot. O Jezu, znów serwer zlagowany? Wie, a może tylko te boty są zlagowane? Może gracze nie są zlagowani? Nie wygląda teraz na ultra, tylko niektóre opcje się nie wczytują. Limit 10 FPS. Tam jest koleś i coś gada. I to są te boty, tak? Niespecjalnie jest mną zainteresowany ten bot chyba. Ale robią serwer na 8 graczy, czy ilu ich tam jest i co, nie potrafią tego... Kurde, no nie ma tu 40 ludzi przecież. Może to ten sam serwer i ten koleś tu siedzi w rogu jeszcze. Jak myślicie? To było? Ktoś za ścianą szedł i to przebijało, czy co? Czy to jakiś cień był? Jezu, jaka schiza. No widać krzaczory wszędzie, kurde. Ech. Kogo ja tu szukam? Powiedzcie mi, dokąd zmierzam?
To by mogło być nawet takie fajne Daisy zlagowane, by coś można było chodzić i lutować, ale to no, kurde nie jest Daisy. W kiblach to chyba nie trzymają rzeczy. Co te drzwi się same zamknęły za mną? I co, nic tu nie ma, to po co ja to wykopałem? No to na co mnie takie kurde pomieszczenia, w których nic nie ma? W tych blokach często ktoś lutuje, no to chyba kurde nic nie ma w środku. Może w tych tu naprzeciw. A idę szybko, bo tu i tak. Co to do mnie? Ktoś strzelał, czy obok mnie? Może ktoś do mnie strzelał? Jak myślicie? Nie mam tego? Tylko kurde kozik mocy zlagowanej może pomóc. Świat został zlagowany. Tylko kozik mocy może go uratować. On tu był, ale pół godziny temu, to jest jego duch. Gdzie może być teraz? Patrzcie na to. Ale patrzcie, twarz zostaje. Co za kurde gówno. Człowiek kozik. Gdzieś tu kurde. To było fajne, kurde, gdyby nie było zlagowane. Ja bym sobie przybiegł tu i po prostu... O, widzicie typa? Muszę biegać zygzakiem. Teraz podchodzę do niego. Muszę przewidzieć pół godziny do przodu, gdzie on może być. Może tu. To magneto. To od niego słychać te strzały?
Dobra, wychodzę z tego, to nie ma sensu. Niech naprawią grę, to kurde, będziemy grali wtedy.